Cześć! Dzisiaj we vlogu zobaczycie posypywanie dróg, jak to się u nas odbywa, bynajmniej tutaj, gdzie pracuję. Łuk mam zapięty z przodu, no ponieważ w nocy wiał wiatr, popadywał śnieg. No nie jest w sumie go dużo, ale też trudno stwierdzić, czy gdzieś może nie być podwiane po prostu. Na miejscu się okaże, co i jak. Tak jak widać, z tyłu mam piasta, RCW3. Pokażę wam cały zestaw. Nie jest może on nie wiadomo jaki, ale na te tutaj drogi gminne w zupełności, można powiedzieć, wystarcza. Do tych dróg gminnych, no, które są rozmieszczone w różnych częściach gminy, trzeba dojechać. Wiadomo, różnymi drogami, tak jak tutaj nie dam rady pospieszyć, bo są dziury, szkoda, bo to się skacze, no nie jest za ciekawie, droga leśna, wiadomo, ciężarówki zawsze tą drogę, jadąc z drzewem, podniszczą, dlatego na spokojnie, już jestem niedaleko. Jak widzicie, już sobie jadę i sypię. To mniej więcej wygląda. Sypię na spokojnie, mam czas, nikt mnie tutaj nie goni. Trzeba to w miarę wysypać, droga jest wyślizgana. Dlatego od razu z rana trzeba było wyjechać. Na razie tylko dostaliśmy zlecenie na to, żeby posypać ten odcinek drogi. No nie wiem, ma gdzieś 5 km może, coś takiego. Ogólnie tych dróg, które sypiemy, nie jest aż tak dużo. Tak mniej więcej, tak na szybkiego, jakby powiedzieć, to będzie gdzieś 12 km, może trochę więcej. Dlatego ktoś by mógł zapytać, że taki piast, że może by coś nowego się przydało. No może i tak, ale na razie póki jest ten, to robi się tym, co jest. Może po prostu jak już, jak to fajnie jest, sól go zeżre, to pojawi się coś innego. Tak, tutaj bynajmniej mam ten kurs zapięty, ale nie widać, żeby gdzieś tutaj było podwiane, po prostu za mało śniegu napadało. Ja ciągnik przygotowałem sobie również do odśnieżania, bo to różnie bywa, po co rano się zapinać, latać, jak już rano można od razu wyjechać. Jak widzicie, o, tu trochę jest tego śniegu, trochę opuszczę w tle. Szybciej puści, szybciej stopnieje to na drodze. Mieszankę mamy, no mieszankę. Nie mamy piasku, akurat mamy żwir zmieszany z solą. Jest taka okoliczna, na okolicy jest taka firma, która zajmuje się na dużą skalę drogówką. I po prostu jak od nas firmy zadzwonią, to przywożą nam gotowy żwir wymieszany. Tak się tylko sypać na piasta i jechać na drogę. Wyjazdów nie mamy może zbyt wiele w tym roku. Zdarzyła się taka porządniejsza zima, wtedy akurat nie nagrywałem, ale myślę, że jeszcze będzie okazja nagrać też coś z odśnieżania. A miejscami jest to, ponieważ to są gminne drogi i przeważnie większość tych dróg znajduje się w szczerych polach, także tam nie trzeba dużo, żeby zawiało. Troszkę większy wiatr, więcej troszkę śniegu i wyjazd gotowy. Tak jak widzicie, jest zestaw, kursus 16-14.
pługiem i wjazd RCW3. Tak to wygląda. Wiadomo, nie jest może to szałowy zestaw, no ale jakąś tam swoją robotę robi. Tu nie jest nie wiadomo ile kilometrów, także on w jakimś stopniu wystarcza. I tak jak mówiłem, tych kilometrów asfaltowych dróg jest tam może z 12, nie więcej. Reszta to drogi gruntowe, tam tylko przeważnie się odśnieża. No tam nawet nie przypominam sobie, żeby się zdarzało, żeby taką drogę sypać w ogóle. Tak to mniej więcej się prezentuje. No piast już go powoli zżera, nie powiem, że nie. Wiadomo, od tej soli, ale jeszcze jakoś wytrzymuje. Nie jest jeszcze w najgorszym stanie. Wiadomo, tam posmaruje się go, gdzie trzeba. Na wiosnę się zabezpieczy. No, ma być niby malowany, zobaczymy. W tym roku się nie udało. W tym roku się udało pług pomalować. Jak na razie. No ale jak jest akcja zima, to akcja zima. Jednak przyszło sypać następną drogę. Także już byłem się na placu załadować. Z tego co mi wiadomo, w tej mieszance z tym żwirem jest niby 20% soli, ale jest ona dobrze wymieszana, także nie jest tak, że miejscami rozpuszcza, miejscami nie. Tak przeważnie było, jak się samemu mieszało. No to tak dokładnie się nie wymiesza. Tu jednak jest inaczej. Jak widać, miejscami gdzieś próbuję podwiać, ale śniegu nie ma, także nie ma z tym jakiegoś dużego problemu. Miejscami, gdzie są jakieś języki, to wtedy się je odgarnie przy okazji. Dlatego mam pług, żeby dwa razy nie jeździć. Na pewno jakby w nocy bardziej popadało, byśmy musieli więcej jeździć. Tak to nie jest źle. Czasem trzeba wyjść zobaczyć, bo potrafi się tu zawiesić, ale zależy po jakiej drodze się jeździ, bo jak jest nowa droga, to nie jest wybita, nie ma dziur i ciężko ma to się zsunąć, a jak jest gdzieś bardziej połatana, to jest też inaczej, ale to nie jest tutaj nie wiadomo jak tego dużo. I można sobie to wysiąść, troszkę zruszyć. Tak to by się mniej więcej prezentowało. Sypie, coś tutaj sypie. Nie musi być tego dużo. Jeszcze tutaj przez wieś poprawię na powrocie. Samochody tutaj rozjeżdżą, to na pewno nie będzie tak źle to wyglądało. Śniegu nie napadało za dużo, co miało zwiać, to zwiało. Tak też by było inaczej, bo wtedy bym raczej nie jechał sypać, tylko odśnieżać, bo by było pozawiewane. Jest dzisiaj sypanie póki co i to by było na tyle pewnie. Będzie można weekend zacząć, weekend jakichś opadów nie zapowiadają, także nie będzie źle. Także krótko wam zobrazowałem, jak to wygląda, na jakich zestawach pracuję i jaką też pracę tutaj wykonuję. Także myślę, że nie jest źle. Jeżeli wam się podoba, to możecie łapkę w górę wstawić. Mile widziana. Także jak będzie się coś ciekawszego jeszcze działo, to postaram się to nagrać, na pewno coś zobaczycie. Liczę też, że będzie jakieś porządne odśnieżanie. Wtedy na pewno kamerę na głowę założę i zobaczycie, jak to też się tutaj odbywa. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.